Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota chciałbym przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców przedłożonego przez Komisję Spraw Wewnętrznych. Komisyjny projekt ustawy ma na celu uchylenie przepisu artykułu 1 punkt 40 w ustawie z dnia 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Konieczność nowelizacji tych ustaw wynika z uchwalenia w dniu 24 maja 2013 roku ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Omawiana zmiana ma jedynie charakter legislacyjny i ma na celu uporządkowanie przepisów w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przedstawiony projekt ustawy ma za zadanie dostosowanie przepisów ustawy o transporcie drogowym do obowiązujących od niedawna nowych zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Równoległe prace nad dwoma ustawami i narzucony przez rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego krótki termin wejścia w życie jednej z nich spowodowały niemożność uczynienia tego w trakcie rozpatrywania projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Przyjęty w artykule 2 termin wejścia w życie projektu ustawy jest zbieżny z wejściem w życie rozwiązań określanych w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Biorąc pod uwagę, że omawiany projekt jest tylko zmianą legislacyjną mającą na celu uporządkowanie uchwalonych już przepisów prawa, Klub Poselski Ruch Palikota opiniuje projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo.